chciałbym odnieść się do pewnych tez wysuniętych przez filozofa w Irlandii w jego ostatnim filmie. Zachęcam wszystkich, ażebyście obejrzeli ten odcinek. I tutaj chodzi o tę kwestię symbolicznego gułagu, a symbolicznego McDonaldu, czy też tyranii symbolicznego gułagu i symbolicznego McDonaldu. Tam żeśmy zdążyli w komentarzach z filozofem w Irlandii rozwinąć początki polemiki na ten temat. Tutaj chciałbym tę polemikę pociągnąć nieco dalej, wejść w temat nieco szerzej i posłużę się, tak jak w pierwotnym komentarzu, Sołżenicynem. Myślę tutaj w szczególności o mowie Sołżenicyna na Harvardzie. Mowa ta została bardzo źle przyjęta zarazem przez bezpośrednich słuchaczy, jak i ogólnie przez elit zachodnich. Właściwie to mowa ta jest takim symbolicznym punktem zwrotnym, kiedy to Sołżenicyn przechodzi z bycia fetowanym na Zachodzie jako antykomunistycznego bohatera w właściwie persona non grata. I odnoszę się do tej mowy, dlatego że mowa ta jest w dużej mierze odpowiedzią na przeróżne tezy i pytania stawiane przez filozofa w Irlandii. Myślę tu w szczególności o takim fragmencie, w którym Sołżenicyn mówi, że ludy Związku Radzieckiego przez 60 lat, a ludy wschodniej Europy przez 30 lat, to są oczywiście liczby w przybliżeniu, były poddawane hartującej próbie, przez którą nikt na Zachodzie przechodzić nie musiał. I kultura oraz człowiek, który wyrósł na Wschodzie z tej wielkiej próby, jest kulturą i człowiekiem lepszego gatunku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ominęło go całe współczesne, oświeceniowe, postępowe, technologiczne światło nowego, wspaniałego świata. To znaczy Sołżenicyn między innymi szczyci się tym, że cierpienie, przez które przeszedł jego naród i narody bloku wschodniego, choć oczywiście straszne, uchroniło ludzi, uchroniło całe kultury przed pewnym wewnętrznym gniciem, dlatego że cała tyrania, całe cierpienie, całe zło komunizmu radzieckiego przede wszystkim ukierunkowane było na to, co zewnętrzne. Dlatego że komuniści co do zasady nie wierzyli w cokolwiek, co dałoby się określić jako wewnętrzne. Albo inaczej mówiąc, uważali, że nad tym, co wewnętrzne, włada to, co zewnętrzne. Tak, ta sławna teza o tym, że czynniki materialne, czy też materializm jest istotą wszystkiego. I na Zachodzie
doszło do czegoś odwrotnego. To znaczy zewnętrznie mieliśmy do czynienia z wolnością, z oświeceniem, o którym zresztą filozof w Irlandii wspomina, o tych pojęciach, o oświeceniu i o wolności, o wręcz o zniesieniu niewolnictwa i stawia to pytanie, czy to oświecenie zniosło niewolnictwo, czy niewolnictwo zniknęłoby bez oświecenia. To jest takie typowe pytanie kultury zachodniej, pytanie, które w moim mniemaniu jest bezpodstawne, dlatego że zakłada ono, że niewolnictwo zostało zniesione, a nie, że oświecenie było procesem pokochania niewoli. Tak, bo istotnie to nowy wspaniały świat to jest niewola pokochana za pośrednictwem oświecenia i na tym polega właśnie postęp. I na tym też polega ta subtelna, lecz dotkliwa tyrania nowego wspaniałego świata, że nauczyło ono ludzi myśleć o sobie jako ludzi wolnych, gdy są zniewoleni. Tymczasem w symbolicznym gułagu, w pracach Sołżenicyna odkrywamy, że nie ma żadnego tego rodzaju złudzenia. To znaczy, czy mowa jest o Morfino, czy mowa jest o tajdze, czy ów gułak jest właśnie nieco łagodniejszy, czy też jak najbardziej brutalny, to nikt nie ma złudzenia, że jest wolnym. Wszyscy żyją w niewoli, wszyscy dobrze wiedzą, że są niewolnikami i dzięki temu mają też taką czystą jasność, że życie wewnętrzne nie da się dotknąć. I że to jest jedyne, co posiadają, bo życia zewnętrznego po prostu nie ma. To znaczy przynajmniej nie należy, życie zewnętrzne w ogóle do nich nie należy. A więc siłą rzeczy, czy im się to podoba, czy nie, wymusza ta sytuacja na nich pielęgnacja życia wewnętrznego. I to, wedle Sołżenicyna, cały ten proces sprawił, że kultura, która przeszła taki czyściec, jest obecnie kulturą o wiele silniejszą. I człowiek, który wyrósł na gruncie takiej kultury, jest człowiekiem o wiele silniejszym. I nie chodzi mi tu o siłę w jakimś niczańskim pojęciu. Nie chodzi mi tutaj o właśnie jakieś pojęcia siły też właśnie oświeceniowe. To znaczy nie chodzi o jakaś lepsza wersja samego siebie, czy postęp, czy osobisty wzrost świadomości. Nie. Chodzi raczej o coś, co jest podobne do zapaśników starożytnych. Tak? To znaczy Platon, co w ogóle w języku greckim oznacza szerokie barki, swoją szkołę rozpoczynał w gimnazjum. Bardzo często na naszym kanale wspominamy o ścisłym związku między kulturystyką a filozofią i należy tutaj zwrócić uwagę na to, że nowy wspaniały świat uwalnia człowieka nawet od wysiłku fizycznego, uwalnia go od wszelkich obciążeń zewnętrznych, po to właśnie, żeby nie był w ogóle w stanie zająć się
swoim życiem wewnętrznym, a życie wewnętrzne niepielęgniowane po prostu wymiera. I nie ma nagle żadnej takiej potrzeby, żadnej konieczności, ażeby zmanipulować, skorumpować. Nie ma w ogóle pokusy w nowym, wspaniałym świecie, dlatego że gdy życie wewnętrzne jest martwe, gdy dusza jest martwa, to pokusa traci rację bytu i dlatego religia czy wiara traci jakiekolwiek znaczenie. Nie ma już zapasy z Panem Bogiem, tak? Nie ma walki woli ludzkiej z wolą boską. Nie ma w ogóle czegokolwiek, co przypomina w jakimkolwiek stopniu to, co zwie się sztukami wyzwolenia w tym klasycznym, starym ujęciu. Nie ma sztuk wyzwoleńczych, dlatego że wszyscy są oświeceni, wszyscy są w ich osobistym mniemaniu wyzwoleni i już nawet nie dostrzegają swojej niewoli. I dlatego oczywiście, ponieważ ostatecznie nie da się oszukać rzeczywistości, nie da się wbrew naturze żyć, to znaczy można myśleć, że się da, ale się nie da. I dlatego jak patrzymy dookoła, to ta kultura oświeceniowa jest kulturą schyłkową. I oczywiście, że otwartą kwestią jest, czy to, co zdaje się ją już zastępuje, jest czymś lepszym czy gorszym, ale jedno jest pewne, jest na pewno prawdziwsze, bardziej autentyczne, bardziej ludzkie pod tym względem, że wypływa z wnętrza tych kultur, które wyrastają na resztkach czy na pozostałościach kultury oświeceniowej. I Sołżenicyn tak bardzo oburzył swoich słuchaczy na Harvardzie. Zresztą bardzo to jest znamienne, że mieliśmy do czynienia z elitą intelektualną, ale bardzo dobrze wyżywioną, żyjącą stosunkowo w luksusie, szczególnie w porównaniu z mówcą, czyli Sołżenicynem, którego życie było bardzo dalekie od nawet podstawowych wygód materialnych, nie mówiąc już o jakimkolwiek luksusie. I proszę zobaczyć, jak bardzo oni się na niego oburzyli. To znaczy, już nie chodzi mi o to, że mieli grzecznie siedzieć, klaskać i zgadzać się z każdym słowem mówcy, ale sprzeniewierzyli wszelkie ideały intelektualistów, filozofów, ludzi uczonych, ludzi wykształconych, dlatego że swoim zachowaniem, swoim stosunkiem wobec Sołżenicyna odpowiedzieli na mocne i bardzo kontrowersyjne argumenty jakimś prostackim buczeniem. I na dodatek w ogóle żadnemu z nich, albo przynajmniej większości z nich, większości tych zapewne na co dzień przejmujących się losem biednych i wyzyskiwanych z całego świata, nie przyszło do głowy, że właśnie oto wygwizdują i buczą na jednego z biednych i wyzyskiwanych tego świata. I to jak dla mnie, to wydarzenie jest takim bardzo ważnym punktem zwrotnym w najnowszej historii. Dlatego, że wtedy to się wydawało, że po prostu może rzeczywiście ten Sołżenicyn to taki wariat, bo przecież ewidentny jest, widać
na oczy, że kultura zachodnia jest kulturą wyższą, lepszą pod każdym względem, nie tylko materialnym, tak? Bo przecież duchowo, choć pewne oznaki korupcji istnieją, to jednak była to kultura wtedy, gdy Sołżenicyn przemawiał na Harvardzie, rzeczywiście zdrowsza i duchowo, i materialnie, aniżeli ta wschodnia. Ale Sołżenicyn, jak to przystało na proroków, widział o krok dalej. I patrząc na to wydarzenie z dzisiejszej perspektywy, myślę, że widzimy, że miał on rację. Miał on rację właśnie dlatego, że oświecenie nie zniosło niewolnictwo i niewolnictwo na Zachodzie by nie zniknęło bez oświecenia, tylko prądy historyczne, kulturowe w pewnym sensie doprowadziły do tego, że w nowym, wspaniałym zachodnim świecie niewolnik zapomniał o tym, że jest niewolnikiem i w jego umyśle niewola urosła do rangi wolności. Natomiast człowiek ze wschodu, tu nie chodzi o to, że jest wolny. Nie o to Sołżenicynowi chodziło. Cnotą człowieka ze wschodu wedle Sołżenicyna było to, że jest pozbawiony wszelkich złudzeń i stąpa mocno po ziemi.